Cześć, witam Was dzisiaj znowu w mojej pracowni i dzisiaj chciałam porozmawiać sobie z Wami o takiej rzeczy, o którą często się pytają różne osoby, zwłaszcza początkujące na grupie czkackiej lub na targowisku. Otóż jest to różnica o dwa rodzaje krosien, czyli o rigid heddle oraz krosno niedzielnicowe. Różne są na ten temat zdania, ja mniej więcej postaram się Wam pokazać, jakie są te różnice i do jakich zastosowań jeden i drugi model się nadaje, oraz tak parę słów powiem, żeby nie musieć pisać, tak? Łatwiej będzie mi wtedy odesłać do filmiku i będzie już to nagrane, pokazane, będzie wiadomo, każdy będzie wiedział, na czym stoi, co ewentualnie sobie sprawić. Także zapraszam. Dobra, to teraz tak, mamy dwa rodzaje warsztatów krosien. To są dwa różne modele, czyli rigid heddle, tak z grubsza pokazuję. Najbardziej popularny model w Polsce to jest oczywiście harfa państwa kromskich, bardzo fajne krosno, bo składane. To jest od stolarza, także jest trochę większe i nie jest składane na pół tak jak harfa. Oraz krosno niedzielnicowe, czyli jedno z tych, właściwie oba, które stoją tutaj ze mną. Potem teraz obejrzymy sobie. I teraz tak, bardzo często zadajecie pytania, zwłaszcza na początku, jej, bo ja bym chciała zacząć tkać i w ogóle super, i od czego ja mam zacząć, czy jak kupię sobie harfę, to ja będę mogła wszystko tkać. No kurczę, nie wszystko jednak, ponieważ rigid jest krosnem hobbystycznym, bardzo prostym, bardzo uproszczonym, z jednej strony fajnym, bo jest go dosyć łatwo obsługiwać i jest niedrogi stosunkowo, ale jego możliwości są ograniczone i no za dużo to tak naprawdę na nim nie zrobicie, tak? Znaczy, można zrobić dużo, jeżeli będziecie się bawić w tak zwane wzory podbierane ręcznie i tak dalej, ale przy takiej pełnej automatyzacji tworzenia wzorów, to w nim się nie da zrobić. I to jest pierwsza różnica, ponieważ w niedzielnicówce da się jak najbardziej. Niedzielnicówka natomiast są krosnami bardzo elastycznymi, tak? Jeżeli sobie weźmiecie takie krosno na cztery niedzielnice na przykład, to jest takie najbardziej popularne obecnie i najłatwiej takie sobie kupić, nawet z drugiej ręki, bez najmniejszego problemu, to jesteście w stanie metodą na sznurki i kijki, czyli przysłowiowy power tape i trytytki, rozszerzyć je sobie na przykład, trochę przerobić, tu poprosić stolarza, żeby dorobił parę deszczułek, tu pójść do Castoramy samemu coś wyciąć i można rozszerzyć na przykład o ilość niedzielnic i dzięki temu można robić bardziej skomplikowane wzory i te wzory, co najważniejsze, robią się w dużej mierze automatycznie. Nawet przy najprostszym krośnie czteroniedzielnicowym tych wzorów jest kilka tysięcy kombinacji już, właściwie najróżniejszych, tak? Tyle mniej więcej razem z takimi wzorami bardziej już, że tak powiem, hand manipulated, nie umiem tego przełożyć na polski, czyli ręcznie robionymi. I to jest krosno dosyć zaawansowane wbrew pozorom. Nie trzeba go rozszerzać, żeby móc podziałać naprawdę dosyć ciekawe. No ale gdzie tego nie zrobimy? I to jest zasadnicza różnica. I teraz zaraz pokażę Wam jeszcze, jaka jest kolejna. Jeśli chodzi o wielkość i o możliwości. Dobre, tu mnie będzie trochę obcinało, ale z grubsza postaram się Wam pokazać, bo pewnie chodzi o kartkę. Teraz tak, żeby w ogóle zrozumieć różnicę między niedzielnicówką i rigidem, musicie zrozumieć, czym jest tkanina. No otóż tak, mamy sobie kartkę, czyli jakąś płaską powierzchnię. I tą płaską powierzchnię chcemy wypełnić nitkami. I teraz słuchajcie, podstawa jest taka, jeżeli weźmiemy sobie cienkie nitki oraz grube nitki. Narysuję tak trochę, żeby było widać, że to jest gruba. Widać? Widać. Jest cienka nitka i gruba nitka. Cienkich nitek, żeby wypełnić kreska przy kresce, tak, całą powierzchnię kartki trzeba dużo więcej niż tych grubych. Tak? Czyli tam, gdzie na przykład zrobimy dwie grube nitki, dwie grube kreski, tam muszą być cztery, tylko przykład, tak, cienkie. I tak samo jest z nitkami. Słuchajcie, grube nitki
zawsze będzie ich potrzebne mniej niż cienkich nitek. O. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy rigidem i niciel-nicówką. Ponieważ niciel-nicówce możecie użyć każdej grubości nitek. Natomiast w rigidzie jest ta możliwość dosyć okrojona. Dlaczego? Zaraz to teraz pokażę, tak? Dobra, nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest ciężko wykadrować, żeby tutaj cokolwiek pokazać. Tak na szybko. To jest rama rigid heddle, ona z reguły jest poziomo. I rigid heddle oznacza po polsku krosno ze sztywną niciel-nicą płochą. I sztywna niciel-nica płocha to jest to. Właśnie, ta siatka. Nie wiem, czy to widać wyraźnie, ale raczej średnio. Ale zasadniczo wygląda to tak, że tutaj mamy szpary oraz listewki z dziurkami. I co druga nitka idzie w szparę, co druga w dziurkę. I dzięki temu, jak przesuwamy w dół, w górę, tworzy nam się przesmyk. Możemy przełożyć wątek sobie i w ten sposób pracujemy. Tutaj jest kawałek tkaniny. I teraz tak. O co chodzi z tym, co mówiłam chwilę wcześniej? Otóż w przypadku rigid heddle, zobaczcie, ten separator, czyli sztywna niciel-nica płocha, jest sztywna. Czyli żeby wypełnić przestrzeń, jaką nam ona tutaj jakby ramę tworzy, odtąd dotąd powiedzmy, musimy użyć pewnej grubości nici. Czyli to nie jest tak, że weźmiemy sobie dowolne nitki i uzyskamy dzięki temu splot zbalansowany, bo jeśli te nici będą za cienkie, to zrobi nam się coś takiego jak tutaj. I to jest oczywiście makatka, tutaj tak miało być, więc to jest jak najbardziej prawidłowe, jest ok. Natomiast jeśli chcemy uzyskać tkaninę o innych właściwościach, taką bardziej tkaninę użytkową, czy też zbalansowaną, one się po prostu nazywają zbalansowane, to musimy te nici dopasować do jakby gęstości tej siatek. Wiem, że w przypadku takich krosien kromskiego czy Ashforda można kupić kilka gęstości siatek, natomiast nadal nie jest to zbyt elastyczne i jest się do jakiejś tam grubości nici. Najczęściej są to po prostu grubości dostępnych włóczek, bo te krosna powstały do tego, żeby tkać najbardziej popularnymi włóczkami na nich. I to jest podstawa rzecz. Natomiast na krośnie niciel-nicowym jest zupełnie inaczej. I teraz zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tak jak tutaj niciel-nico płocha jest jakby jednym instrumentem, tak w krośnie niciel-nicowym są to dwie rzeczy. Dobra, tutaj na pewno się głos zmieni, nie mam mikrofonu jeszcze, więc wybaczcie. Tak, tam w rigidzie mamy sztywną niciel-nico płochę. Tu mamy płochę, to jest ten grzebień, i on nam tworzy ramę tkaniny. Ustala gęstość i rozstawia jakby nitki we właściwej szerokości i gęstości. Oraz mamy niciel-nicę, czyli to są jakby też pary, tak? W rigidzie. A to są dziurki. Dziurki wyglądają tak, czy... O, czekajcie, tu jest jakaś jedna luźna. Po prostu... Proszę bardzo. I teraz różnica zasadnicza jest taka, że tam te szparki, one są zawsze w tej samej odległości od siebie. Nie wciśnie się tam za bardzo, nie da się ich zagęścić. Natomiast tutaj jak najbardziej, zobaczcie, ja sobie wezmę o. Proszę bardzo. I nagle ta nam się zagęściła, tak? I ja mogę to przewlec sobie w dowolnej gęstości. Czyli na przykład jakbym chciała mieć o tak gęściutko, to po prostu w tym separatorze przewlekam też gęściej. On działa jak taki właśnie, no dokładnie separator. I mierzy nam jaką gęstość, jaką grubość. Wszystko zależy, bo na przykład jeśli użyjemy o tego rodzaju nitki, to jest włóczka. Zobaczcie, tak? Jest wielka różnica między nimi. Tu jest zresztą podwójnie. To wezmę sobie rzadszy separator i te struny, te dziurki będą rzadziej. I dlatego krosno niciel-nicowe jest znacznie bardziej elastyczne, jeśli chodzi o najróżniejsze rodzaje
prac i użycia najróżniejszych nici. Na nim można używać właściwie co tylko fabryka dała, co ilość strun nas ogranicza, gęstość płochy i tak dalej. Przy rygidzie jesteśmy ograniczeni znacznie bardziej. No, dosłownie kilku grubości, kilku gęstości i to także niezbyt sprzyja właśnie jakby, nie zrobi się na nierydzidzie bardzo cienkiej, delikatnej tkaniny, bo z reguły o to chodzi. Ludzie się bardzo często o to pytają właśnie, czy na przykład będą mogli tkać jakieś takie cienkie, zwiewne szale. No na rigid heddle nie za bardzo. Kolejną różnicą jest taki jakby program, tak? Na rigidzie mamy właściwie dwie możliwości, w górę i w dół. To tworzy nam dwa wątki, dwa przesmyki. I to daje nam możliwość stworzenia plotu, z plotu płóciennego i to właściwie wszystko. Jeżeli weźmiemy sobie różne podbieraki, listewki, to tam możemy sobie te niteczki powybierać i ręcznie i za każdym, z tym, że trzeba się bawić z tym, za każdym przerzutem wątku, tak? I wybierać to ręcznie. Natomiast na krośnie nicielnicowym odbywa się to przez jakby programowanie takie półautomatyczne. To krosno ma w tej chwili zamontowane 4 nicielnice i to 4, to jest, wiecie co, tak troszeczkę jak bit w komputerze. Kratka na kratkę. O, spłynęło. I dzięki temu możemy spokojnie projektować znacznie szerszy garnitur wzorów niż mając do wyboru tylko 4 przesmyki, ponieważ tych przesmyków jest w tym momencie bardziej 16. I jak się je zacznie w różny sposób zestawiać, to no, możliwości jest znacznie więcej. I to jest kolejna różnica pomiędzy tymi dwoma krosnami. Dobra, mam nadzieję, że to w miarę jest jasne. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz a propos różnicy między rigidem i nicielnicówką. A tuż wielkość, tak? O ile to krosno stołowe, podłogowe jest bardzo duże i masywne, to no i zajmuje mnóstwo miejsca, jak widać, tak? Ale to już niekoniecznie. To już jest kompakt. I teraz tak, zobaczcie, pytają się mnie często osoby, czy też ogólnie na grupie, czy brać na przykład te węższe warsztaty, tam 40 albo 60 cm szerokości, lub 80. I moja rada jest brać taka, żeby używać maksymalnie 60. W sensie. To jest 60. O, ten klamot. Pamiętajcie, że to są krosna, które nie stoją same. I żeby cokolwiek z nim zrobić, musisz sobie mieć albo do niego nóżki, tak jak to stoi tutaj wbrew pozorom na nóżkach specjalnie. Jest przerobione na pedały, ale oryginalnie jest to, ten model to jest krosno stołowe. Teoretycznie wyobraźcie sobie to postawić na stole, tak? I dokładnie to samo jest z tym. Wbrew pozorom, jak się weźmie samą tą ramę, to ona jest niewiele mniejsza niż ten kompakt, niż to małe krosno nicielnicowe. To małe nicielnicowe ma 70 cm szerokości roboczej, to 60. I zobaczcie, różnica jest naprawdę mała. W momencie, kiedy weźmiecie sobie krosno 80 cm, to ono będzie o tyle szersze. Czyli jeszcze trudniej będzie nim operować, bo musicie sobie przygotować miejsce i móc je na przykład o coś oprzeć, tak? Bo no nie da się go trzymać i tak, trzeba sobie oprzeć. O, oczywiście gościło tutaj. Nie wiem. Trzeba sobie je oprzeć i dopiero wtedy można pracować. I szerszym krosnem, no niestety jest zawsze trudniej, taka prawda. Poza tym to jest kolejna rzecz, którą ja powtarzam wielokrotnie, ręcznie, zupełnie ręcznie, bez użycia specjalnego mechanizmu zwanego przerzutowym, bardzo rzadko używa się większych szerokości niż około 70-80 cm. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej tyle wynosi nasz rozstaw rąk. Jeżeli ja do tego wszystkiego wezmę jeszcze sobie czułenko, to musicie do tego rozstawu rąk dodać jego długość, żeby je włożyć i jeszcze do tego przerzucić. Przy krosnach rigid heddle częściej używa się czułenek płozowych,
które są jeszcze dłuższe. O, po tyle. Tak? Bo stabilnie się przekłada tu osnowa, ma mniejsze napięcie i takie łódeczkowe nie zawsze przeleci, czasem spada po prostu, bo stabilizacja jest niewystarczająca, więc używa się takich. I trzeba je przełożyć, a to oznacza, że trzeba po prostu brać uwagę. W każde krosno szersze niż tam, nie wiem, te 60 cm, to jest naprawdę no, ciężkie do porównania. W pewnym momencie po prostu plecy i obręcz barkowa siada. Dlatego powiem Wam szczerze, rzadko korzysta się z takich dużych szerokości. Nie wiem, może przy jakichś makatach, raczej nie na rigid headu w każdym razie. Na dużym warsztacie cielnicowym, owszem, ale na rigid headu no, nie spotkałam się, żeby to było przydatne jakoś. No, nawet szale o szerokości tam 60-50 kilku centymetrów to już jest dosyć duży. A na rigid headu tcha się szaliki, to jest krosno do szalików, taka prawda. A i makatek, jeśli ktoś sobie chce. Czyli tak, jeżeli jesteście zdecydowane tkać, to macie jedną z tych dwóch opcji. Jeżeli wierzycie, że macie miejsce, żeby choćby rozstawić jakiegoś kompakta, to jednak mimo wszystko jest to sensowniejszy warsztat, ma większe możliwości, zwłaszcza jeżeli chcecie tkać delikatne, na przykład lejące tkaniny, jakieś, nie wiem, na ubrania na przykład, tak, na jakieś poncza, nie poncza, kocyki, to jednak nicielnicówka jest niezastąpiona. Na rigidy też można, ale te większe prace także tam ze względów technicznych są trudniejsze. No i ze względu właśnie włóczki na przykład, tak? Włóczki są drogie, powiedzmy sobie szczerze, a sporo ich idzie. I natomiast jeżeli chcecie po prostu na przykład porobić sobie makatki, jakieś tam kurzołapy, jakieś drobne prace, to rigid jest owszem, jak najbardziej, z tym, że Moje zalecenia są takie, żeby nie przesadzać szerokością, bo po prostu będzie Wam niewygodnie i tak nie wykorzystacie tej szerokości w praktyce, bo tak chodzi, no, nie robi się tego, a będzie niewygodnie do tkania. Dla mnie rigid to jest taki warsztat dodatkowy na warsztaty, do nauki, dla dzieci, żeby im pokazać. Sama na nim tak na stałe nie pracuję, jednak wygoda przy stosowaniu nicielnicówki, no to jest zupełnie nieporównywalna i tak z grubsza. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, a na pewno będą, to zapraszam albo tam w komentarzach poniżej, albo na grupie tkackiej, gdzie zalinkuję na pewno filmik, bo chcę go potraktować jako taki instruktaż frequently asked questions, czyli o te pytania, które najczęściej zadajecie na grupie tkackiej, po prostu będę powoli po kolei nagrywać, żeby móc rzucić. I oglądaj, kobieto, oglądaj sobie i już wiedząc cokolwiek na ten temat, możesz wtedy zadziałać i zdecydować. Tak, no mniej więcej tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia wtedy przy następnym filmiku. Następny chyba będzie już, zrobię o kolejną książkę, ale zobaczymy, może nie. Na razie, trzymajcie się, pa!